Masz teraz jazdę swobodną wywykowaną? Ale to ja nie chcę. Jak chcesz, to ci objaśnię parę kwestii na Discordzie? Nie trzeba. Tylko, że poczekaj, ja bym chciał po prostu... Ja muszę jechać po towar teraz na magazyn? I się tyłem zapakować? Będziesz jechać z Wrocławia po towar? Co ty pierdolisz? Do Norymbergi? Hamulec ręcznie jest zaciągnięty. Rezygnuję. Chcę szybkie zlecenie. Jebasz to. Chuj, że kupiłem auto drogie. Z Norymbergi. Do Ligę. Tak, przyjmij zlecenie. Ale męczę tego dzika. Weźmy z Wrocławia na zachód. Nie chce mi się. Tu już jestem pod Norymbergią, więc jedziemy stąd. Ale gdzie ja jadę? Mam którędy wyjechać, kurwa, niby? Gdzie jest wy... O kurwa, to jest... A, no tak, jęczmień w tym. O Jezu. Ja mam tędy wyjechać? Chyba tak. Ale zajebista ta naczepa z tym... Penteges. LKW Walter. To nie tędy, nie, tędy. Dobrze. A mogę rozjebać ten? Zdążę rozjebać? Kurwa! Tytanowe, nie? Jak mi odrzuciło, naprawdę. Co jest? W polskich korkach byś powstał, a nie w kraju Tuska. No, otwórz mi to. Dziękuję. Specjalnie czekali. Tytaniczne. Nie wiem, z czego to było zrobione, nie? I że 40-tonowa ciężarówka tego nie rozjebała. Tak samo jak wjechałem na słupek, który wyglądał na plastikowy. No dobra, chuj, poczekasz, kolega, nie? Poczekasz. Poczekasz. Powiedziałem, to nie było kurwa pytanie. To było stwierdzenie. Byś się mógł jeszcze cofnąć troszkę, bo żebym... Okej. To już nie, to by się wrócę na chatę, to nie. Dalej. Dom depo. Ja w Polsce jestem czy gdzie? Jak to Niemcy, to powinien być jakiś Aldi, nie? Albo... Jakie są sklepy w Niemczech, takie ten? Mam jeden na końcu języka, ale nie pamiętam nazwy teraz, no. Takie markety, które są wszędzie w Niemczech, ale w Polsce nie ma. Lidl to nie, Lidl jest wszędzie. Lidl jest francuski, Kauflandy też są w Polsce. Chodzi mi konkretnie sklep, którego nie ma w Polsce. Chuj na czerwonym, dawaj. Śpieszy mi się. Śpieszy mi się do Wielkiej Brytanii. Pennymarkt chyba, nie? Jest w Niemczech i jest tylko w Niemczech. Ale jeszcze coś innego mam w głowie. Proch, Kauf? Nie, to nie Żabka. O kurwa. Okej. Die Żaben. To ty masz coś w głowie? Czasem tak. Najczęściej mam wyjebane, szczególnie na czerwone światła. I szczególnie w grze komputerowej, bo to jest tylko gra komputerowa. Nikt nic nie widział. Poczekaj. Coś szybszego potrzebuję. Jakieś... O. To. Plus nie mam włączonych świateł znowu, nie? Pyk, pyk, pyk. Proszę. I nie będzie żadnych tych. Real. Kiedyś, no, kiedyś był rzeczywiście u nas, ale już... No, prawda. On się wjebał we mnie! A czy ja wjechałem? No nie, to była jego wina, nie? Ewidentnie to była jego wina. Powinien zwolnić, jak widział, że ja wjeżdżam. Kurwa, tu wypadeczek. No i nieładnie, nieładnie. Uś, déjà vu, za minutę będziemy u celu. Albo ten... Coś jeszcze było od nich. I nie Running in the 90s, tylko coś jeszcze. Możesz w opcjach mandaty wyłączyć? O kurwa. Running in the 90s, nie, jeszcze coś innego myślę. Gdzie ja jadę? A, na Belgię, dobra. Kaganiec na 90 można wyłączyć? Deszcz, sen itp? Kaganiec? Co? Wyglądasz jak klasyczny kierowca PKS-a. Co było dziś jedzone? A no tak, i jebać drzemki, uzyw, wybacz. Dzisiaj jadłem, kupiłem sobie w Żabce 350 gram mięsa kebab kurczakowego. I je opierdoliłem z dwoma woreczkami ryżu. Zjadłem dzisiaj jeden posiłek przez cały dzień i w jednym posiłku miałem 1400 kalorii. Więc mój omad i ograniczanie kalorii trzeci tydzień z rzędu działa. Chyba za szybko jadę, żeby tutaj zjechać, co? Kurwa, znowu się wjebie w barierkę. Nie! Okej. Okay. Dobra, teraz pełna pizda. Nie, 85 jadę, nie mogę tyle. Wolniej. Nie hamuję, tylko na luzie jadę. I teraz cyk. 78-79, tempomacik. Czy na wadze też działa? Działa. Tak, działa. 2 kilo mi zeszło przez te niecałe 3 tygodnie. Nie zależy, ile kalorii jesz, w sensie, okej, ma znaczenie, ale regularne godziny mają większe znaczenie. Nie mają. Nie mają. Każdy kilogram stracony to jest 7000 kalorii poniżej twojego standardowego przyjęcia, że tak powiem, kalorii. Które jest zależne oczywiście od twojego wieku, od twojego wzrostu,
i o twojego stylu życia przede wszystkim. 12. Bajojajo. Bajojajo. Ja ci kurwa dam bajojajo. Gówniarzu pierdolony. Moja waga się zjebała i nawet nie wiem. Ja mam smart wagę, która no... bardziej jako takie... placebo działa, tak mi się wydaje, ale działa. Przyprawy gieros od Kamisa i tego pies kurczaka dużo lepsze niż ten gotowiec z ropuchy. Prawda! Z tym, że ja dzisiaj wróciłem do pracy o godzinie 16.30. Nawet jak to podgrzałem i ugotowałem ryż, to już była 17.10, więc ja zdążyłem zjeść, rozsiąść się na chwilę, żeby to się w żołądku roztentegesowało i włączyłem streama, nie? Mój się bardzo smart bateryjkę wyładowała. Jak bateryjka może być smart? Mi Smart Scale 2, czy jakoś tak? To się nazywa? Ej, w ogóle się dzień zrobił. No tak, jest 4.48. Czekaj, stop, bo ja tu zjeżdżam. Przyspieszcie, pany, bo mnie tutaj stopa ciężka ciśnie. Eat right, get plenty of sleep, and die of boredom. Los Santos Rock Radio is about seizing life by the process. Ujrz, jadę środkiem, mogę. Duży chłopiec jestem. Nie może, jak wpadzie do Xboxa. Widzisz, jak ten czas szybko mija, ale czemu Radio Z nie leci? No bo leci Rock Radio, Los Santos Rock Radio. SnowRunner, czy z czasem grasz? Ja nie mam pojęcia, co to nawet jest, szczerze mówiąc. Ale jeśli jest to gra o tirach, to na pewno nie. Ta gra tutaj o tirach, to jest pierwsza gra o tirach, w jaką ja w życiu gram. Chyba, że liczyć GTA, ale nie. Radio SK. Mam koleżankę, moja koleżanka pracuje w RMF Max. Jako prezenterka. Patrzcie, aż popatrzyłem, czy nic nie jedzie i wiedziałem, że mogę wyjechać. Uszkodzenie naczepy? W jaki sposób? Co ty gadasz? No gadam. Polecam chodzić zawsze najedzonym, jak coś cię pierdolnie, przynajmniej zginiesz najedzony. Coś w tym jest, ale muszę przyznać, że od kiedy mniej jem, to rano jak się budzę, to jestem bardziej wyspany. Nie budzę się zmęczony aż tak, od kiedy mniej jem. To dziwnie działa, ale... tak sobie pomyślałem, czemu to tak może działać? I wydaje mi się dlatego, że ja czasem lubiłem jeść, jak było późno, nie? Kończyłem streama 10, 11, coś tam jeszcze edytowałem i powiedzmy koło tej północy jeszcze coś na szybko jadłem takiego. Nie wiem, paczkę żelków, czy kurwa cokolwiek, o, policja. I nie wiem, może mój żołądek kurwa trawił i przez to tracił energię na to, zamiast się wyspać? Nie mam pojęcia, ale no czuję się teraz bardziej wyspany z rana. Mogę tyle nakurwiać tutaj? O nie! Czekaj, zjazd. Ej, te 19 tysięcy, co mam na mapie, to tyle mam teraz, tak? Ole, zapierdalam. Po chuja to auto kupiłem, skoro kurwa i tak nie będę go używać. Bo jedząc spalasz kalorie i się męczysz, wino lepiej wchodzi. Wrócimy do wina, tak mi się wydaje, bo wino ma dużo mniej kalorii. W 0,7 wina wytrawnego, białego, mam 500 kalorii, nie? A w czterech browarach mam już 1000. Więc... to się nie kalkuluje. Ole, napierdalam. Byleby teraz policja nie jechała. Z górki na pazurki, autohof. Oho, a gdzie... był ten? Nie było trójkąta, nie? Czy był? Może był, ale nie widziałem. 100 na godzinę, kurwa. Dobrze, że nie muszę zjechać nigdzie teraz. 105, ja pierdolę. Patrz, osobówkę wyprzedzam, czaisz to? Nie wyprzedzę go, nie? Już nie jest z górki. Był trójkąt, bo się facet z dwiema koleżankami zderzył i poszli do lasu. A okej, okay, taki trójkąt. To możliwe akurat, no? To możliwe. Może już 6 rano. Daleko jeszcze? 215 kilosów. Aż tak daleko to jest? Macie kurwa ten... Jojo referencję. Tylko Lisickiego brakuje. Tylko że ci co nie znają piosenki normalnej, tylko z mema, to nie wiedzą nawet, że to się tak zaczyna, nie? Rondo. To jest dobra piosenka na drogę. Rondo się nazywa po angielskiemu. Przynajmniej mogę pokrętłem kręcić, żeby zgłaśniać i ściszać, więc chociaż pod tym względem mam ten... kurwa jojo. Bojojojo, tak, moje jojo, jak w atomówkę. Nie żeby co, ale w Jojo tak się też zaczyna, w sensie tym początkiem. Strzelam, że... ta piosenka była trochę szybciej niż Jojo. To jest z lat 70. chyba, czy nie? O kurwa, ja tu mam zjechać, a oni tu stoją. Hej! Chyba git, nie?
nie dostałem mandatu. Gdzie jadę? Do Belgii. Do Belgii, bo chcemy trafić do Wielkiej Brytanii w końcu. Możesz? To dawaj DJ, no pa. Mogę cyk, pokrętłem, jest głośno. Mogę cyk, pokrętłem, jest cicho. Znowu jakiś debil stoi, kurwa. O Boże. Oszukać przeznaczenie, chłop biuster, drewno. Kto ma schizy zawsze, jak się jedzie za tym? Ja nigdy nie prowadzę, ale powiedzmy, jak ktoś prowadzi, jak z kimś jadę i widzę, że przed nami jedzie jakaś ciężarówka właśnie z takim drewnem, to od razu w głowie oszukać przeznaczenie. Mam 3 gwiazdki. Jeszcze jedna i będzie słod. Facha się kończy? Dojadę, jeszcze tylko 130 kilosów. O kurwa! Widzieliście, co on zrobił? W lusterku nie widzieliście, bo ja zakrywam lusterko. A nie, widzieliście chyba kawałek, co? 130 kilosów. O kurwa! Kurwysyn. Znaczy, to moja wina całkowita, no ale... Ale wyhamował. Można głowę za... Jak pies po prostu można głowę wy... O kurwa! Wystawić. Jęzor taki flapiący na wietrze. Flopi jęzor. 90 znowu jadę, chuj tam. Policji nie ma, nie? Już minąłem całą policję, jaka była na mapie. Nie dostanę mandatu. Prawda? Jest 9 rano, do kiedy ja mam to zlecenie dowieźć w ogóle? F6. Między 16.20 a 23. Czekaj, kurwa, co? Ta droga ma mi jeszcze 9 godzin zająć? Nie zmieszczę się w tego, w time slota. Będę za szybko. O kurwa, bagiety. O nie... 18 punktów? Nie, 18 za szybko jechałem, kurwa mać. No i złapały mi bagiety, no. Ja pierdolę, zwolnij, no. Anuluj obecne zlecenie, enter. Czemu? Czemu mam anulować? Ja nie chcę anulować. Jedziemy do przodu, kurwa. Dostałem 480 mandatów za szybkie jechanie. Czuję się trochę wydymany na hajs w tym momencie. A ja chyba naprawdę na minucie ciągle jeżdżę, tak mi się wydaje. Każde zlecenie pierdolę. Ale przynajmniej jeżdżę z jakimiś gównami, nie? Ziemniaki, jęczmień, palety. Jakbym pojechał z jakimiś panelami i tak dalej, albo z ADR-ami, co więcej. Nie wiem, może na tym levelu weźmiemy ADR-y. Weźmiemy ADR-y na ten, na Wielką Brytanię jakieś. Tam to się nie szkoda rozjebać. Ale po lewej stronie jeździć? Szczepionki weź. Ostatnie 50 kilosów. Pytanie, czy z Belgii będę mógł... Znajdę już jakąś trasę na ten, na Wielką Brytanię? Czy najpierw na Francję będę musiał zjechać, po prostu. Ziemniaki, jęczmień, palety. Jak ty jakieś bimbrownie zaopatrujesz. Nie no, z ziemniaków to się fryteczki robi, nie? Z jęczmienia robi się... chlebek jęczmienny. Albo mąkę jęczmienną, albo cokolwiek, nie? A z palet... Widziałem ludzi, którzy robią z palet jakieś pojebane te... pojebane meble. Nie wiem, czy zasięgu za małego nie masz. W sensie... Żeby z Belgii na Wielką Brytanię od razu pojechać? Może tak być. No, kierujemy się coraz dalej od Wrocławia, zaczęliśmy na ten, na Wielką Brytanię. Znaczy najpierw na Pragę pojechałem, z ciekawości, ale dalej na Niemcy i z Niemiec do Belgii trafiliśmy. Okej, widzę już cel na GPS-ie. Jesteśmy w ligę prawie. A w ogóle jak bardzo realistycznie są oddane te miasta? Czy ktoś sprawdzał kiedyś? Bo nie wiem jak w ETS-ie, ale podobno na przykład w... Microsoft Flight Simulatorze są dość dokładnie oddane kraje i większe miasta. Kurwa, ale to idealnie zrobiłem, patrz. No dobra, jeszcze miałem parę metrów. Ale jest już ostatnia ta. Ostatnia prosta. Jak się gra? Znośnie, nie najgorzej. Znaczy czuję, że bez muzyki i bez czatu nie byłoby aż tak fajne. Ale nie jest źle. Nie widziałbym siebie na przykład w tej grze tak poza streamem, całkowicie. Nie ma opcji. Odkryto miasto Ligę. To poczekaj na farminga. Farminga się boję. Bo tu po prostu jedziesz i tyle jest całej tej jebanej filozofii, nie? Jedziesz i chuj. A w farmingu tam jest pewnie milion różnych maszyn. Każda za coś innego odpowiada i tak dalej. Nie ogarnę tego. Będziemy ziemniaki, kurwa, hodować. Tylko i wyłącznie. O kurwa! Poczekaj pan!
Ojeb, kurwa, z jakąś naczepą zjebaną, z kamperem. Kierunkowskazik w prawo, w lewo. W Wielkiej Brytanii prawie jestem, więc powiedziałem prawo. Okej, okay. Śpieszy mi się. Tak, zajebiście. Do ziemniorów drogie maszyny są. To załatwimy sobie ten. Podobno ludzie, jak są w podstawówkach teraz, to czasem jeżdżą na wykopki jako zabawa, czaicie to? Można dzieci zatrudnić do darmowej roboty. Brzmi jak idealny deal jak dla mnie, nie? I dzieci się jeszcze kurwa cieszą. Wracają z wycieczki klasowej takiej i mówią: mamo, zajebiście było, wykopywałem ziemniaki. Kurwa mać, człowieku. I będziesz tym dzieckiem? Pa. No i pięknie. Paweł, patrzcie, jaki uśmiechnięty tutaj. 2137 XP. Ocena 1.7. Rozumiem, że 1 to jest najwyżej, prawda? Im większa ocena, tym gorzej. Prawda czy nieprawda? Myślałem, że nie. To nie jest niewolnictwo. To jest dobrowolne i jeszcze się cieszą z tego, stary. Niewolnictwo jest wtedy, kiedy jeszcze zapewniasz tym ludziom chociażby miejsce do życia, nie? A ja nawet tego nie będę zapewniać. Więc wydaje mi się, że to całkiem dobry deal. Dalej. Szybkie zlecenie. Mamy ligę. Na Holandię, ale my musimy na Francję pojechać. Lille. Gdzie jest Lille? Tu już bliżej, nie? Bliżej już. Do Calais musimy się kierować. Cór. O! Do Dover możemy jechać od razu. Dover, Kent. No i git. Jedziemy. Przenigdy nie byłem w żadnym kraju, który ma lewostronny ruch. Nie widziałem. Co wieziemy w ogóle? Stalowe profile 12 ton, okej. Okay. To też jest dość twardy materiał, nie? Więc nie zepsuję go. I teraz tak. Regulacja świateł na sam początek. Włączamy światła. Włączamy silnik. Gdzie ja kurwa jestem? O, ładne profile, kurwa, pasami zawiązane. 4 pasami 12 ton? Ja bym tak sobie nie ufał. Bezpieczeństwo tego towaru. Czekaj, gdzie ja mówię? O kurwa, w prawo miałem jechać. A mogę tędy? Mogę tędy, nie? Też będzie git. Halo, radio, przerywa. O ja stara, 12 ton. No co z tym radiem? Poczekaj. Czy się skończyło radio? Skończyło się radio, dobra, to dalej. To tutaj jeszcze nie leciało dzisiaj. Channel X. Channel X, and we're bringing you some stuff that you would not normally hear on any of the other radio stations. So go fuck yourselves. Piękny początek. O kurwa! Dobra, mamy metalowe pręty, to będzie jakiś lekki metal lecieć. Do Norwegii z Rumunii? To daleko. Aż ta... O, ja bym takie chciał. 3 samochody na pace, wiesz. Można takie rzeczy wozić? Ej, gościu, masz zielone. Mogę? O kurwa, za późno zacząłem zakręcać. Nie, dobrze, patrz, idealnie. Prawie. Mogłem jeszcze później, nie? To bym trafił w ten prawy. Ligę Brooks. Ale my z Ligę wyjeżdżamy właśnie. To czemu mi każe na Ligę jechać? Ligę Legend. Coś mi chyba GPS źle prowadzi. To chyba jakiś Google stary. Bez update'u. Kurwa, jak wy... No stary. Ja mówiłem, ja w tej grze mam 1000 godzin, nie? 1000 godzin, by the way. Tylko czasem udaję, żeby było śmieszniej. Bo tak streamerzy robią, że udają, nie? Na tym polega streamowanie. Wszystko? No nie, no. Musisz mi przynieść przynajmniej 100 sztuk. Mam tylko 12 ton! Skąd mam ci wziąć 100? Pojebało cię? Ała! Kurwa, chciałem na ludzi popatrzeć. Nie zniszczyłem nic, nie? Nie, o kurwa, nie, nie tak. Albo dobra, dawaj takie. Nie tak? F5. Dobra. W Eldenie też udajesz, rzeczywiście, że tak. Ja mówiłem, że w Eldenie ja bym zrobił no-hita, ale mi się kurwa nie chce, nie? Easy, łatwo. Tak o, łokieto kolano. No, no, ja też. Niektóre miasta mają firmy, poza miastem są te znaki. Ja, okej, okej. Understand. A może... Kurde, pewnie nie. Nie wiem, ja... Mam ochotę jakieś dziwne rzeczy porobić, tak wiesz. Pierdolnąć drifta, bokiem wjechać zakręt, ale to się chyba nie da, nie? W ogóle jak będzie wyglądał ten przeprawa? Bo między Francją a Wielką Brytanią no powinna być jakaś kontrola celna, nie? Musisz mieć 2000 godzin, żeby drifta pierdolnąć. Fuck! To jeszcze tylko 1000. Jeszcze tylko 1000. Promem albo pociągiem możesz. Nie, tu będzie prom, nie? Mam nadzieję przynajmniej na prom. Oho! Z czatem mnie rozłączyło. Nie było disconnecta na streamie? Lille, okej. Okay. Nie było, dobrze. 1000 godzin plus 1000 godzin równa się drift. Fuck. O kurwa. Ale się zesrałem. W ogóle mam mało paliwa. I przekraczam prędkość. Slow down. Ej, wystarczy mi paliwa na 5 godzin jazdy jeszcze? No zwolnij, zwolnij pod górę. A, to jest do 70, ja pierdolę. Tokyo Track Drift. Czat się nie pokazuje na ekranie znowu. Może była decka jakaś czatowa ogólnie.
Bo skoro i u mnie nie działa, i na Streamlabsie nie działało przez chwilę. Chyciał robota, mamy kasa, jadymy na kurwy, bydom ciągnąć nom kutosa. Jadymy na kurwy, gorzoły, mamy pełno nysa. Czy to jakiś ten cytat, czy twoja własna twórczość? Na GPS-em widzę, że mam długość trasy. Zasięg baku mam na interfejsie? A, rzeczywiście. Czyli jeśli nie spierdolę, to będzie dobrze. To bym kółko nawet dał radę zrobić. Okej. Okay. Nie, w ogóle nie patrzyłem na tablicę moją. Szczerze mówiąc, ani razu. Ciągle patrzę tylko na GPS-a. Może to mały błąd. No, 90 możesz kurwa jechać po jebie. Czemu zwalnia? No ja jebie. Miałem skręcić? Jebałem. To może mi jednak nie wystarczy paliwa. Poproszę nowy ten. Okej, okay, dobra. Zaktualizowało mi GPS-a. Nawrotka na autobanie. Czasem trzeba, nie? Komu się nigdy nie pojebało, niech pierwszy rzuci klapkiem kuboty. 1000 godzin plus jeszcze 200 i wejdzie GPS update. Ale liczymy godziny w grze, tak? Tego towaru? Nie mam, mam tylko 12 ton. Nie wiem po co komu więcej. Tamten drugi chciał 1000. Nie, 100. Profile metalowe. Ile ich jest? 4 razy 4 razy 3. Myślałem, że jakieś logo dziwne ma na tym czarnym vanie. Rzadko widzę czarne vany. Zawsze mi się kojarzą z jakimiś takimi mafijnymi filmami. Wiecie, że w środku jest jakiś dwóch kolesi z takimi komputerkami i coś kurwa hakują. Ej gościu, bo ja tu zjeżdżam. A ten co? Aha, dobra. Tak samo jak ja. Ja bym prosto pojechał. No on też skręca. Boję się go. Skakuje mi komputer. 70. A liczyłeś te profile, tak? Czekaj, 4 razy 4, 16 razy 3. Daj nam ile? 48 plus 4 razy 4. Czekaj, 4. 8 razy 4, tak? Ile mówiłem? Już zapomniałem, nie pamiętam. To ujebior ma piersiami. Pierściami. Ja czytam to, co chcę czytać. 48 plus 32, okej. Okay. O! Kurwę! To wszystko przez tego z przodu. Iberatomica. Na Brukselę jedzie. Chciałem zapytać, czemu takimi zadupiami jadę, ale przypomniałem sobie, że zapomniałem zjazd zahaczyć. Deszcz? Czekaj, pod jakim przyciskiem były te wycieraczki? R? Nie. Pod jakim przyciskiem były wycieraczki? T? Nie. Y? U? I... Nie, P. O! Dawaj, napiedalaj najszybciej jak się da. Da się szybciej, czy teraz wyłączę? Wyłączę. Raz, dwa, trzy. Dobra. A może być taki sztorm konkretny, że nie będzie nic widać? Kurwa, kierunkowskaz włączyłem. Co z ulicą, jak będzie śliska? A to jest dobre pytanie. Mogę wyprzedzać? To się do kierunkowa, czy nie? Nie wiem. Balon! Może tak nakurwiać deszczem, o kurde. A da się jakoś ten zwiększyć... A nie, to nie była jednokierunkowa. Da się jakoś zwiększyć ten? Intensywność opadów ręcznie? Był zakaz, ale no widziałem, że była ciągła. Da się. Trzeba łańcuchy zakładać na zimowe trasy. A są w ogóle zimowe trasy? Albo jak nie wiem, do Finlandii gdzieś pojadę? Czy biegunie? Znaczy gdzieś tam, no, w stronę bieguna najwyżej. Chyba za szybko jadę. Do ilu tu mam? Do 60. Chuj tam, dostanę mandat najwyżej, nie? Spedycja zapłaci. Spedytor powiedział, żebym się śpieszył na rozładunek. I on pokrywa wszystkie koszty. Bez modów ni, szkoda. Pamiętaj, że jeżeli ja albo Uzy przegramy zakład, ktoś z nas robi fist only Jorma. Okej. O ile Uzy wierzę, że będzie próbował to zrobić, jeśli rzeczywiście zepsuje zakład. O tyle, no kurde, Lisiński, twojego streama jeszcze nie widziałem nigdy żadnego. Albo tego, nagrania. Zbicia Fist Only Jorma. Prowadzą w końcu atrakcję z dziką zwierzyną. Ej, to byłoby dobre. Z dziką zwierzyną. Jak ten, jak gram sobie czasem w Escape from Tarkov, to czasem mam nadzieję, że fajnie, znaczy tak sobie myślę, że fajnie byłoby jakby ten, jak jest mapa Woodsy, lasy i tak dalej, żeby po lesie była szansa, zamiast jakieś tam skawy trafić i inne kurwa bossy, żeby czasem trafić na wilki, albo na ten, albo na niedźwiedzie. Taki bardzo rare event. To byłoby ciekawe. Jorm Fist Only, fajnie się bawicie, no. Uzyw ma już prawie doświadczenie. Myślę, że jak zabił go nożem plus zero, to i pięściami by sobie w końcu dał radę. Na bank, wierzę. Albo ogromnego łosia. Nie, akurat ten, Tarków to się dzieje gdzieś w okolicach Rosji, nie? Nie wiem, czy Włosi. Włosi są Rosję. W Rosji są łosie. Może są.
Nawet w Polsce są podobno w niektórych miejscach, ale nie, mi się łosie bardziej kojarzą tak z jakąś Alaską i tak dalej, nie? Chyba w intrze starego serialu Przystanek Alaska był łoś. Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Uczciwie jak upierdolę stick, to siadam do Jorma od razu. Znaczy wiecie, w DS3 da się zrobić też Tumble Buffa, tego którego ja robię w DS1, nie? W inny sposób trochę, ale da się. Widziałem filmik, jak gościu zaklinał broń jakąś tam specjalną, bossową. Bo nie wiem, czy da się na pięści w DS3. Czyli jak obaj uwalicie, to naraz obaj robicie. Ale to musieliby uwalić obaj jednocześnie, nie? Still one, czy z levelem? Nie no, pewnie z levelem już, nie? Jak fis only, to fis only. Chyba, że SL1 ktoś chce fis only, to good luck, ale fajnie mieć czasem zapas tego HP chociaż, nie? Żeby nie dostać na strzała, jak jest na low HP już przeciwnik. Chciałem rejestrację zobaczyć. Kurwa, nie zobaczyłem. Alfiarz jedzie. Na Alfiarzy to trąbimy. Dawa intensywność deszczu na max. Ale jak? Mówiłeś, że bez modów się nie da. Czy w ustawieniach mogę gdzieś to zmienić? Grafika? Rozgrywka? A o śniegu, losowe zdarzenia drogowe? Dawaj na maksa. 100%? Strefy czasowe? Chuj tam. To? Prawdopodobieństwo na setkę? Ostatnie. O kurwa, tego jest dużo. Deszczu na kurwiej. 108 km. Czy ja już jestem za granicą? Nie przyjechałem przez ten most jeszcze ani nic. Ale może przespałem. No i przestało padać, jak włączyłem prawdopodobieństwo na setkę. Czy gdzie my jesteśmy? Tunel Suis La Manche. Okej. Kiedy ja do Francji wjechałem? Okej, spokojnie, ale kurwa ciasno. Zdążę jeszcze! Nie zdążyłem. Dostałem kurwa mandat. Dobra, Calais. Jesteśmy przy Calais. W Calais będzie ten, przeprawa, nie? Ale no było żółte, no przecież bym nie zdążył wyhamować. Nie zestawem, który waży 30 ton. Ja bym się kłócił. Powinno nie być mandatu. Kale. My name is Kale. Chuj, jedziemy środkiem. Calais. Mówię jak Polak. Jestem Paweł z Rempolexu. Nie pamiętam, jak nazywałem firmę. Odkryte miasto. Calais. Kale Masataka Oniwa. Kale, ten, który nam sprzedaje ten itemy w Eldenie, to jest daleki potomek Giobu. Trzymaj się, Savio. Miłej drogi. Szerokości życzę na drodze. Oj, przekroczyłem. Ja pod górkę jadę, a przekraczam prędkość. Rączki z kierownicy. Kurwa, co tu się dzieje na tej mapie? A, w prawo? W lewo? W prawo. Nigdzie nie mogę indziej. Co się na tej mapie dzieje? To wygląda bardzo niebezpiecznie. To wygląda jak jakiś, kurwa, tor w WRC z tyloma zakrętami. Czekaj, ja tu zwolnię. Ja się boję. 30 tu sugerują. Okej. Trochę przesadziłem. Patrzcie, są te. O. A właśnie się zastanawiałem, czy będzie mi bujać autem, czy nie. Realistyczne. Powinienem mieć jeszcze krzesło do jakiegoś, kurwa, silnika. O Jezu, podczepione. Żeby czuć te, kurwa, wyboje za każdym razem. No jedź, kurwa. No i zatrzymałem się przez niego. Są kurczaki wiezie? O kurwa. A, bo ja jestem pewnie na przejściu granicznym teraz, tak? Czy kichuj? A muszę jechać tam, gdzie oni, czy mogę na pizdę innym przejechać? Mogę przejechać po prostu, czy muszę się przy bramce zatrzymać? Hello, chciałbym bilet? Nie, chyba mogę jechać. Zajebiście. Dlatego tu jest tyle zakrętów, bo to jest już przy ten. Rom. Studniówka po angielsku, nie? A ten z kurczakami? Będę pierwszy przed tobą, frajerze. Aha, bo dojebałem podwójny limit prędkości. Ale jestem szybszy od pana z kurczakami. Albo pani w sumie. No jedź, kurwa! No i znowu musiałem się przez debile zatrzymać, no. Ja pierdolę, chyba się złamałem, co? Calais 9. District 9. Mogę go wyprzedzić? To jest zły pomysł, nie? Ale chuj w to. Okej. Mogę wjechać teraz na statek? A halo, nie tu. O kurwa, promem będę jechać. Znaczy płynąć. Zajebiście, trzymaj się, Kupsonik. Pyk. I co teraz? Dover. Ja sam płacę z mojej kieszeni za przypłynięcie promem? Co to za spedycja, co za prom nie płaci? Ja pierdolę. Chyba, że prom był wliczony w cenę frachtu, ale to... Hamstwo.
Na kontrakcie chyba to w koszty idzie, mam nadzieję, kurwa. Gdzie coś można przekimać jeszcze. A ile mam do pauzy? O kurwa, czekaj, bo patrzę, mam tu jechać na pewno? No i się zagapiłem, chuj, czekaj, gdzie jest to zlecenie? Mam tu jechać, czy prawym? Jestem w Wielkiej Brytanii już, nie? Odpoczynek za 7 godzin. A ja mam 14 godzin do celu jeszcze. Dobra, no jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc musimy jechać lewą stroną. UK challenge. Mentally challenged in UK. O ja pierdolę, ale to dziwnie wygląda. Sorry kolego, że się dzisiaj wjebałem, nie? Nie, nie przepuści. Typowy brytol, nie? Ale hamuwa. Ile tu mam jechać? 48. Co to jest za ograniczenie do 48? Czemu nie jest do równych liczb? Albo co 5? Nie ma nic tak twardego jak pięść policjanta angielskiego. Dobra, zwolnij, bo mnie jeszcze złapią, kurwa. Jak wyjadę z miasta, to będzie chillerka, nie? I będziemy szybciej jechać. Jakie są ograniczenia na tych, na autostradach w UK? Bo to mile. W UK się milami posługują? Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Jedna mila to około 2-6 km, nie? Nie, nie wjeżdżaj we mnie, kurwo! Jakbym miał kierunkowskaz, to bym we mnie nie wjechał? A czekaj! Ja zapomniałem, że to Wielka Brytania. Ej nie, to już na miejscu jestem. A panie. Kurwa, na czerwonym, jolo. Już jestem na finiszu, to jadę. Gdzie mam wjechać? Tu na prawo? Przepraszam, śpieszy mi się. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Z Gligę do Dover. Hrabstwie Kent dojechaliśmy. Level 3. Pyk. Łatwa gra, Jezus Maria. Dobra, bierzemy ADR-y jakieś, co? Mogę sobie wybrać jakie? Czekaj, co my tu mamy? Materiały wybuchowe, gazy, płyny łatwopalne, materiały stałe zapalne, toksyczne i zakaźne substancje, substancje żrące. Bierzemy substancje żrące? Ja chcę żreć. Chcę żreć. Jep. Zobaczymy, ile będzie hajsu za jeżdżenie z ADR-ami. Jazda. A, to chyba free roaming, tak? To ja nie chcę free roamingu, wracamy. Łatwopalne plus wybuchowe, krótka jazda to będzie. A jebać, szybkie zlecenie. No to jedziemy z Dover dalej, gdzieś głębiej. Nie można jechać głębiej? A, mogę, do Birmingham, dobra. Birmingham. Kojarzę to logo, ale... Ale skąd? Tylko inna nazwa troszeczkę, ale dobra. Gumy do rzucia. To nie jest nic ADR-owego, ale jedziemy. Pić mi się chce, czekajcie. O, przez rurkę. Dobra, proszę mi zlecenie pokazać. A czemu teraz się po lewej pokazuje, a wcześniej był po prawej? A, bo jestem w Wielkiej Brytanii. Ja pierdolę. Ole głupie. Cel, Birmingham, dobrze, 4800 euro. Dobra, czyli pamiętać, że ja po lewej stronie muszę być, tak? Gdzie jest wyjazd z tego tam? Po lewej stronie, a, włącz silnik. A, już włączony jest. Teraz wyłączyłem? Chyba wyłączyłem. Nie słyszę, bo jest deszcz. Dawaj, światła włącz. Okej. Okay. Let's kurwa go. Zużyte gumy są na ADR. Ale ciężkie te gumy, bardzo wolno jadę. Dobra, o Jezu, ja pod takim kątem jadę, to ja muszę większym tym łukiem to wziąć. Wjeżdżamy na lewy pas. O! Dobra. No teraz to już napierdala. Czekaj, pod E były wycieraczki, tak? Niech nakurwiają. Jak się żółte włącza, to już mogę wyjeżdżać, bo i tak nie wyjadę w czasie. Chciałem w ten drugi. Co to jest, kurwa, Mustang? Nie, nie wiem. Wyglądał jak jakieś Shelby. Nie znam się na autach. Kiedy multi na streamku? Nieprędko. Nieprędko. Ale widziałem właśnie, że ten, zainstalowałem to. Przez noc ściągnąłem i tak dalej. Kurwa, nie widzę. No nie widzę światła. I widziałem, że przy okazji się ściągnął dedicated server, nie? Więc wygląda to, że można samemu serwer postawić. O! Kurwa, jak ja te piosenki dawno nie słyszałem. Ale ona mi się bardziej kojarzy z Tony Hawkiem, aniżeli z GTA. Tony Hawk 3 chyba, nie? To było. Czy w 4? Nie pamiętam, ale w którymś Tony Hawku na pewno to było. 4 chyba. Aż zacząłem kręcić kierownicą, kurwa. Jeszcze ma w 3 grałem, okej, okay, dobra. Ja w 3 spędziłem pół czasu. Jeszcze grając multika przez GameSpy'a i tak dalej. GameSpy, ja pierdolę, jakie to były dziwne czasy. I robienie kombosów. Na airporcie, na luku bagażowym. Ja pierdolę, jakie tam się kombosy wycisnęło. W miliony to gówno szło. No, 320 kilosów. Zaczyna mnie wkurwiać ten deszcz, chyba wolę jak nie pada jednak. W ogóle tego farminga też muszę kupić jeszcze. Ale to akurat jest na Instant Gamingu.
więc na Instant Gamingu z mojego własnego linka kupię Farminga. Gamespy i Battlefield 2, nostalgia. W BF-a 2 nie grałem przez Multika nigdy, a czy w Multika nigdy. Ale no, przez Gamespy właśnie głównie grałem w ten, Tonego Hawk'a 3 przez dobrych parę lat. Instant Farming, tak jest. Czemu masz na kamerze wolno, a jedziesz Suzuki i jeżdżę z Kanią? Nie, to jest, a nie, z Kanią, wiem ja kurwa jeżdżę. To jest Renault akurat. A na kamerze mam Volvo, bo akurat jak wpisałem kruk.png w Google, to takie mi wyskoczyło. A, na, nawet mam na tym, na klawiaturze chciałem powiedzieć. Na kierownicy mam nawet Renault. Wykrzyknik IG, tak jest. Jedziesz dziurą z Rzeszowa. Renault. Francuska precyzja. Jezu, mam z Renault ciężkie wspomnienia, ale to kiedyś mówiłem o nich, nie? Jak graliśmy w Tarkowa. O Megance mojego kumpla. Zawsze mylę Renault z Suzuki. Jak wygląda logo Suzuki? Suzuki nie ma S-ki taki? Logo? Ale patrzcie, ładnie jadę lewym pasem. Tylko... ile tu mogę jechać? 97, to nawet tego nie przekroczę. Ale w końcu mamy angielski język na drodze, nie? A nie jakieś niemieckie dziwne rzeczy. Co tu jest? Globergas. Ma S-kę, no właśnie. Ja się na autach nie znam, ale coś tam kojarzę. Stare logo Suzuki jest podobne. A wiecie, że Suzuki kiedyś robiło nawet gitary? Są gitary Suzuki. Nie tylko Yamaha się bawi w takie rzeczy z marek samochodowych. O kurwa! Co to było? Co tu się On leci dalej, poleciał! Czy to jest część tego update'u pogody? Czy to tu się odjebało? O kurwa! Aż mnie z fotela zmiotło. Taka pogoda w Wielkiej Brytanii. It's raining cars, ladies and gentlemen. W ogóle to był jakiś kurwa też tir, nie? To była też jakiś ciągnik z naczepą. Ja osobówką? Nie no, gdzie? Ale jak ten, jak robiłem jeszcze prawko właśnie, o kurwa, jak robiłem jeszcze prawko kiedyś, to do Zielonej Góry jeździłem S3, tak? S3. I na S-kach jest jaka maksymalna prędkość? 120 czy 100? 100 chyba, tak? Nie pamiętam. O! Zakręt! I... któregoś razu, jak wracaliśmy już z Zielonej Góry na Nową Sól, to ja tak sobie depnąłem, ale nawet nie zwróciłem na to uwagi, nie? I tak sobie gadam z instruktorem o jakichś tam pierdołach. I on tak nagle mówi: Paweł, co ty odpierdalasz? Zwolnij. Ja tak patrzę, aha, 130 i tak... Też na chyba... Na Renault jeździliśmy jakichś? Nie pamiętam nawet. Renault Clio chyba. Na Cliówkach się uczyłem jeździć. Więc no, takie zapominanie się o prędkości i o głupotach typu właśnie prędkość, to no... ja nie mógłbym prowadzić, naprawdę. Ja bym był niebezpieczeństwem na drodze. Ej, głośne to auto, kurwa, jakieś mi dali, zepsute. Słychać, że Renówka, jakaś francuska. Zapominanie się o prędkości i o głupotach typu prędkość, no. Nie, bo myślałem też o tym na przykład, że ja, jak jeździłem na jazdach, nie patrzyłem w ogóle na pasy. Nie patrzyłem ani trochę, kurwa, na pasy. Ja patrzyłem tylko na te, na samochody, które jechało gdzieś tam z lewej, z prawej, przede mną, za mną. Patrzyłem na światła, patrzyłem na znaki, a pasy? Kurwa, pasy mogłyby nie istnieć. Całkowicie. Ile razy mi instruktor dał po hamulcach przed pasami, to kurwa nie zliczę na palcach dwóch rąk w ciągu tych 30 godzin. Kaganiec na 250, ale fabryka łaskawa, udało się 265. Ja chyba nawet nie byłem nigdy w aucie, które jechało nawet 200, tak mi się wydaje. Pewnie bym się zesrał ze strachu. Mam podobnie, próbowałem robić, ale przez te 40 godzin jazd strasznie się czułem i stwierdziłem, że jebać to. Znaczy, moje prawo jazdy wyglądało tak, że ja wyjeździłem te... zrobiłem teorię, zrobiłem 30 godzin, zrobiłem test wewnętrzny pozytywnie i tak dalej. Dzięki, Kuba, za followa, siemanko. Zrobiłem test wewnętrzny pozytywnie i wszystko pięknie, ładnie za pierwszym. I jak doszło do tego, że miałbym robić test już normalny w... jak to się nazywa? W Wordzie, tak? To poszedłem na studia. I na studiach nie miałem jakoś ochoty, żeby wracać specjalnie, ani załatwiać tego testu Wordowego. O, trochę ściszę silnik. Ani testu tego Wordowego w innym mieście, niż się uczyłem jeździć, więc to olałem na jakiś rok. Po roku stwierdziłem, ok, zacznę sobie przypominać, wykupiłem dodatkowe jazdy, żeby sobie przypomnieć, chyba z 10 godzin.
I jak skończyłem te jazdy, to połamałem rękę. I przez kolejne pół roku miałem gips na ręce. I od wtedy stwierdziłem, dobra, pierdolę, to nigdy nie skończę. I jebie mnie prawo jazdy, nie potrzebuję. O kurwa, nie patrzę na czat wcale. Dlatego pamiętajcie, jak jeździcie, to nie SMS-ujcie. Znam chłopaka na autostradzie, nic chodzi ze 150, ale polskiej. A później mamy takie piękne sytuacje, nie? Na filmikach i aferki w internecie. Nie dałem praktyki państwowej, za pierwszym olałem temat. No tak też można, nie? Zdejm kaganiec, ja wolwiakiem z helikopterem na pacę przed chwilą 160 wcisnąłem? Nie no, z kagańcem trzeba, ja się boję mandatów. Ja jeżdżę legalnie, nie? Czasem się wiebie komuś pod koła, ale tak poza tym to nie jest źle. W ogóle ciężarówki po UK mogą jeździć szybciej na legalu niż w Polsce? Czy ogólnie w Europie? Bo normalnie mogą 80 cisnąć max, nie? Czy 90. A tu mam 97. Bo to w milach, wiadomo, ale no. Jeżdżę legalnie, ty kurwo jebana, ja jadę, wypierdalaj. No tak, tak. Znaczy, czasem nawet kiedyś, jak grałem w jakieś głupie GTA czy cokolwiek, chyba każdy, kto grał dłużej w GTA, to w pewnym momencie ma takie coś w głowie przez jakieś 10 sekund, że okej, teraz będę jeździć z zgodnie z prawem. Wyłączę wycieranie. Poproszę odholowanie do serwisu. Aktualne zlecenie gumy do rzucia. Dobrze. Wczytaj albo... Nie, pomoc drogowa. Nie wczytujemy. No, a mogę tu naprawić? A chuj w to. To nie jest moja ciężarówka nawet, nie? To jest wypożyczona, więc wyjebane. W leasingu. W ogóle jestem w serwisie Volvo, a naprawiają mi Renault. To ja chciałem zobaczyć, gdzie ja kurwa jestem. Nie mam pojęcia, nic mi to nie mówi. Mam do końca... Ile kilometrów? Gdzie to jest napisane? A, na tej... Nie, kurwa, poczekaj. Bo się zakręciłem. 197 kilometrów. Git. Jak ja się wyjebałem tak mocno? Przecież to, kurwa, to gumy do rzucia, wiodą, to lekkie jest. Dobra, nie tak, 1, a nie F1. I włącz z powrotem wycieraczki, na maksa. Ten kierowca Paul Remek z spółka ZOO lubi sobie poleżeć, no... W ciągu ilu? 3 godzin dwa razy leżałem, nie? I raz wjechałem tak, że już nie mogłem wyjechać. Kurwa, czerwone. Ja po złej stronie jadę. Chuj, po czerwonym, po złej stronie. Dopiero te światła mi przypomniały, że ja po lewej muszę być. No trudno. Czy jutro też Eurotrack? Nie, jutro farming. Jutro gramy z Develuchem farminga. Kurwa, musiałem sklipować. Ja mi się wydaje, że z tego streama naprawdę można byłoby fajny funny moment, kurwa, wyciągnąć. O kurwa, poczekaj. Okej. Ej, ślisko jest jak chuj, nie? Lampa jak skurwysyn. Że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Ruda ma właściwości magiczne, tak. Potrafi... Dobra, nie będę mówić żartów o penisie. Paweł, czemu jesteś taki kurwa... niedojrzały. Ej, dziwnie mi się jeździ po prawej stronie, czy będąc po prawej stronie jako kierowca. Strasznie dziwnie. Kurwa, za szybko jadę. Zakręt, czekaj, to ja tu się wyjebałem, tak? Nie. Dalej. O kurwa, nie. No nie. Ślisko. Ty chyba odblokowałem drifty, chłopaki. Tak mi się wydaje, że drifty odblokowałem. Tempomat ustaw, nie no patrz, jaki ja mam zakręt przed sobą. Ja muszę ślimaka zrobić. Nie ma opcji tutaj na tempomat. Tempomat to na prostej drodze, nie? Jak jestem po prawej stronie, ciągle mam wrażenie, że ja w lewo skręcam niechcący. Nie wiem, dziwnie, niewygodnie. I teraz wiesz, o co mi chodziło z deszczem? Ja teraz widzę. Jest kurewsko ślisko. Dobra, czekaj. Ja skręcam, czy co się dzieje? Gdzie on? Tutaj. Tu gdzie on zjeżdża? Na Birmingham. O! Dobra, nie wyjebałem się. No hita nie zrobię. Ale, nie no, no def to już miałem jedno def, nie? Po drodze, ale jest kurewsko ślisko. Pod spacją masz chyba ręczny? Nie, mam! O, bez kitu! Da się driftować spacją! O kurwa! Wiem, co działa przy zatrzymaniu tylko, o. Agronord. Ktoś zagrował nord... No przecież to za debil we mnie wjechał! Już z żółtym kurwa samochodziku, pojeb. Chuj, teraz biorę dwa pasy naraz. Chciałem się bawić miło, to teraz już nie będę. Speedrun any person. Speedrun Wrocław, Wielka Brytania, easy. Ile tam było? Ponad 2 godziny troszeczkę, nie? Pinball.
że ja to ja jestem kuleczką. Hehe, tak jak w realu. Ale hajs się zgadza, ja myślałem, że ciągle na minusie jadę, ale... Mimo tego, że codziennie mi tam ile, 2800 ściągają z konta. O kurwa, ślisko. O chuj, jak to wygląda z tej perspektywy? Dziwnie. Koniec streama, jak objedziesz 100% mapy. Kurwa, godzinę temu mieliśmy jakieś 1,5% chyba zrobione, nie? Więc nie wydaje mi się, żeby to miało tamse na powodzenie. Czy mam jakieś zastrzeżenia? Nie, nie, nie. Jest całkowita podstawka tutaj. Bez żadnych DLC-ków, bez niczego. Jak to się ślizga? Przecież to jest deszcz, a nie śnieg. No, nie wiem, dziwnie się czuję jadąc tak. Chuj, biorę środkowy pas, on jest mój. Masz od chuja masy za dupą? Mam 12 ton tylko. Nawet nie jest pełna paka. Dwa razy tyle bym mógł zapakować. To też nie jest mało, ale... Nie, 12 ton tylko... To ważyły te... Te stalowe pręty, to kurwa ile waży? 23, dobra. Mam 23 tony gumy do rzucia. Czy ktoś policzy, ile średnio waży jedna guma do rzucia? Jedno opakowanie takiego, wiecie, orbitek? I ile opakowań gum do rzucia wiozę na pacę? 23... Kurwa, mam teraz ochotę wygooglać to szybko, nie? 35 gram. To 23 tysiące razy 1000, bo gramy... Nie, 23 tysiące... Tak, kilogramów. Razy 1000 gram podzielić na 35. Sztuka gumy do rzucia waży 1 gram i ma 5 kilokalorii. Nie, mi chodzi całą paczuszkę, Taki, wiecie, takie airwaysy. Airwaysy eukaliptusowe i airwaysy black currant. To są najlepsze gumy na świecie. Te dwie. Eukaliptus i black currant. 657 tysięcy, kurwa, paczek gum do rzucia, ja pierdolę. Tyle gumek nie do życia. Kiedyś, jak pracowałem w poprzedniej firmie, ja mam dużo... do czynienia z dokumentami transportowymi. Miałem transport, gdzie... O kurwa, ale on zmienia ten pas. Gdzie był cały... cała paka prezerwatyw. Więc no... Jako, że jestem niedojrzałym śmieciem, to bardzo mocno mi to w głowie zapadło. Czaisz kurwa, że jakiś Piotrek będzie musiał to ręcznie rozładować? Na chuj Piotrusia męczysz, tirwajarzu. Jaki tam, jak ręcznie? Przecież wózki są stare. Są rydwany, są zwykłe paleciaki, są zwykłe wózki widłowe, są boczne wózki widłowe. Na widlaku też jeździłem, mam uprawnienie na widlaka. Czego to ja w życiu nie robiłem? Uuu, ale zajebiste krzesło, znaczy siedzenie. O kurwa. No i właśnie tak by wyglądało moje jeżdżenie. Ja się rozpraszam czymkolwiek. Jak ktoś ma ADHD, to chyba nie może autem jeździć, nie powinien. Ja tak powiedziałem. Na wózku to Piotrek skończy, bo mu kręgosłup pierdolnie przy 187 tysięcznej paczce orbitek. Nie no, przecież na całych paletach jest, stary. Obwiązane ładnie streczem. O kurwa, skręt, zakręt. Tak, mam uprawnienia na widlaka. I mam nawet uprawnienia na suwnice warsztatowe. Znaczy miałem, już są chyba nieaktualne, bo one się chyba w zeszłym roku, o kurwa, przeterminowały i ja ich nie przedłużyłem, bo stwierdziłem, nie planuję już nigdy wracać na magazyn. Przenigdy. Okej. Okay. Czuję śliskość. Suwnice też 5 lat? Nie wiem. I kurwa, za szybko. Nie wiem na ile, szczerze mówiąc. No zwolnij, karze! Git! 90... To teraz mi pozwolili szybciej, jak ja już zwolniłem. W McDonaldzie nie pracowałeś, nie wypowiadaj się. Maczek przy mojej poprzedniej pracy na magazynie, tej prawdziwej pracy na magazynie, nie mówię o tej, co kiedyś mówiłem o pracy na magazynie, kurwa... Jak to się nazywa? Na Biału, bo tam na magazynie na Biału pracowałem przez miesiąc dosłownie. Ale na magazynie fabryki napędów, uwierz mi, że nie było łatwo. Jak chciałeś wyrabiać normy, to oczywiście, mogłeś wszystko robić narzędziami dostępnymi, ale ile razy się zdarzało, że kilkudziestokilogramowe silniki czy korpusy żeliwne się wyciągało ręcznie po prostu, nie? Jak się skakało po regałach zamiast przynosić drabinę, bo trzeba szybko, kurwa, zebrać towar. Tam było tyle niebezpieczeństw, które, kurwa, naprawdę życiu zagrażały, że... I strzelam, że tak jest w każdej fabryce. Śmieję się z Maczka cały czas. Znaczy, Maczek to też nie jest łatwa broń. Czemu broń, chciałem powiedzieć? Łatwa praca. Ja zawsze jak jestem w Maku albo w jakimśkolwiek innym takim fast foodzie typowym, to ja mam takie w głowie, kurwa, no... No nie! Chuj. Tu mam takie... Ja pierdolę, ja bym nie mógł tu pracować. Nie wytrzymałbym z ludźmi.
Jak sobie myślę o tym, jak ludzie potrafią być zjebani dla pracowników normalnych, czy w Żabce, czy w Maku, czy gdziekolwiek, to ja bym nie wytrzymał. Ja bym w pewnym momencie coś źle odpowiedział i by na mnie skarga poszła i by mnie wyjebali po prostu. Dzięki Danton za follow, a siemanko. Ludzie to chuje, no właśnie. Dobra, jesteśmy w Birmingham. 21:40. Według zlecenia miałem dojechać między 18:40, kurwa. No panie, zlecenie czytałem. 18:43, a 1:23, no to git. Fajnie. Oprócz mojej żony i was. I syna, nie zapomnijmy o nim, tak. Nie zapomnijmy o nim. Dobra, ostatnia prosta. Chuj. Gridujemy. Straciłem 3000 podczas tej trasy. Gdzie ja mam dojechać? Tu? Do Polspedu, tak? Zajebiście. Spieszy mi się. Łatwo. Gorzej ode mnie odpierdalasz w tym ETS-ie? Shit. Czasem trzeba, nie? Dobra, 4300 do przodu, kara za uszkodzenia plus serwis za 1200. O, patrzcie, już nie mam doskonale. Nie mam doskonale, mam tylko dobrą robotę. Okej, czyli da się być gorzej niż doskonale.